dobry, witam Państwa w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku. Dzisiejszym gościem naszym jest nasz student, który przebywał na misjach pokojowych. Panie Dariuszu, proszę się przedstawić i opowiedzieć kilka słów o sobie. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Kozikowski. Pochodzę tutaj z Trójmiasta, a dokładnie z Gdańska. Jako żołnierz zawodowy uczestniczyłem w dwóch misjach stabilizacyjnych oraz jednej pokojowej. Pierwszą misją stabilizacyjną, w której uczestniczyłem, to była misja w Iraku. Zajmowałem tam stanowisko zwiadowcy w kompanii rozpoznawczej. Przebywałem tam pół roku. Na drugą misję, jaką wyjechałem, to była misja pokojowa. Było to pod auspicjami ONZ. Była to 28. zmiana ANDOF Syria, gdzie byłem starszym radiooperatorem w kompanii piechoty. Kolejną misją, w której uczestniczyłem, była to misja stabilizacyjna w Afganistanie, gdzie zajmowałem stanowisko starszego instruktora w zespole doradczo-łącznikowym i byliśmy odpowiedzialni za szkolenie armii afgańskiej. Chcielibyśmy się też dowiedzieć, co Pana skłoniło, że Pan wyraził zgodę na tą misję, a wiem o tym, że żołnierze jak gdyby mają rozkaz, polecenie. Ale też i to musi być chęć z Pana strony i jakieś zaangażowanie, jakąś wiedzę. Jeżeli chodzi stricte o mój przypadek, nie wiem, czy można tak to nazwać, ale ja sam chciałem wyjechać. Po prostu swoją pracę traktuję jako wieczną naukę, a żeby sprawdzić to, czego się nauczyliśmy w Polsce na różnych poligonach, różnych ćwiczeniach zgrywających, trzeba wyjechać na tę misję i zobaczyć, co tak naprawdę w sobą się reprezentuje. Czy ja jestem gotowy na to, żeby być i nazywać się takim prawdziwym żołnierzem, a nie tylko być żołnierzem na papierze, bo pracuję w wojsku. Okej, okay. Ale tak jeszcze niech Pan tak mówi, jak był Pan na tych misjach. Jakie Pan ma porównanie, właśnie poligon, a sama misja? Co dla Pana było takim największym problemem? Jeżeli chodzi tutaj, jeżeli bym miał porównać poligon z misją, poligon to jest coś takiego, że to jest zaplanowane. Poligon jest zaplanowaną rzeczą, powiedzmy, gdzie są ramy czasowe. Od 8 do 10 jestem na strzelnicy i strzelam, od 10 do 12 się przemieszczam i tak dalej. Jeżeli chodzi o misję, to nie ma żadnej rzeczy zaplanowanej. Jeżeli podróżujemy albo przemieszczamy się w konwoju, nie wiemy, co nas spotka. Jedziemy po prostu z miejsca A do miejsca B i tak naprawdę nic to wcześniej nie jest zaplanowane. Nie wiemy, co nas tam może spotkać. To jest taka zasadnicza różnica. Oczywiście, że nic nie jest zaplanowane, ale jako służby, nie służby, też mieć jakiś odpoczynek, jakiś czas dla siebie, dla rodziny, przedzwonić, porozmawiać. I też była taka możliwość, że mogliście na tych misjach ćwiczyć jako żołnierze. Ćwiczenie to jest może takie nieadekwatne słowo do tego, jak się przybywa na misji, z tego względu, że tam już nie ma ćwiczeń, tylko tam jest czysta praca bojowa. Czyli tam wszystko, co jest realizowane, to jest realizowane w warunkach bojowych. Czyli tam już, jeżeli gdzieś ktoś tam wychodzi poza bazę, to już ma podpięty ten magazynek do broni, jest uzbrojony w różne rzeczy bojowe, nie wiem, na przykład typu granaty, dodatkowa ilość amunicji, racje żywnościowe, bo też jest przewidziane taki... Jeżeli wyjeżdżamy na patrol, to też musimy przewidzieć, że z tego patrolu możemy nie wrócić, coś nas zatrzyma. Więc zawsze to polegało na tym, że już tam nie ma żadnych ćwiczeń, tylko każdy już działał na bojowo i działał tak jakby mechanicznie. Każdy wiedział, co ma robić, było tylko wyjeżdżamy za 15 minut, każdy ubierał się, wychodził, wracał i wtedy miał czas na przysłowiowy odpoczynek, który był, tak jak mówię, przysłowiowy, bo tam cały czas była na przykład praca w dyżurze. Były QRF-y, czyli takie grupy szybkiego reagowania, gdzie na jeden sygnał był tam czas gotowości pół godziny do wyjazdu i już było trzeba się stawić w miejsce zbiórki i wyjeżdżaliśmy. A niech tak Pan mi powie, czy była też taka możliwość na tych misjach, żeby poznaliście inną kulturę, inną osobowość? Bo wiadomo, jednak Bliski Wschód kulturowo, religijnie różni się od naszego. Czy Pan dotknął tej innej kultury, innej religii? Czy miał Pan taką okazję
Oczywiście, poznać. Że tak. Te kraje charakteryzują się dużymi kontrastami i różnorodnością. Na przykład jeden z takich większych kontrastów to było to, że na przykładzie Afganistanu domy były, powiedzmy, zlepione z jakiegoś błota, z cegieł takich błotnych, ale na każdym domu była antena satelitarna. Drugim takim kontrastem było, każdy tam posiadał najnowszy telefon komórkowy. To, że nie umiał tam do końca czytać, ale umiał ten telefon komórkowy obsługiwać. Trzecim takim kontrastem to było to, że namawiali na przejście na swoją wiarę. Czyli tak jak każdy tam wyznawca islamu proponował i tam uzasadniał swoją religię, że ta religia jest ich lepsza, że nasza jest gorsza i proponował przejście właśnie na islam. Jeżeli chodzi o Irak, też były takie kontrasty, że powiedzmy Bagdad jako stolica była mocno rozwinięta, ale wszystko tam naokoło Bagdadu, to też te domy były, powiedzmy, tam zbudowane w takich wątpliwych warunkach, z takich dziwnych materiałów, ale każdy tą telewizję satelitarną posiadał. Więc to było takim największym kontrastem. Ale tak jak teraz wspominam te czasy, to powiedzmy dzieci, nie tak jak u nas, każde dziecko ma telefon komórkowy, tablet, telewizor i te głowy mają napompowane, że te dzieci już nie chłoną wiedzy. Tamte dzieci nie mają aż takiego dostępu do mediów społecznościowych, do jakiejś telewizji. I tak jak pamiętam, to te dzieci szybko uczyły się jakichś języków obcych, bo po prostu miały jeszcze chłonne umysły. U nas jeszcze, powiedzmy, parę lat temu to funkcjonowało, ale teraz, tak jak patrzę się na inne osoby, to jednak każdy ma ten mózg już tak zapchany, że nie jest w stanie już chłonąć cokolwiek. Proszę mi powiedzieć takie jeszcze, jak pan pogodził swoje obowiązki służbowe jako żołnierz, mąż i ojciec? Co żona na pana wyjazdy, doświadczenie? I czy te relacje, jak pan przyjeżdżał z tych poszczególnych misji, po prostu wracało wszystko tak szybko do normy? Jeżeli chodzi o moją żonę, to jest bardzo wyrozumiałą osobą, która wręcz mnie namawia, jak coś mam zrobić służbowego, bo ja często mówię, może nie pojadę, bo nie powinienem zostawiać was. To zawsze mi powtarza, jedź, przyda ci się to. I wtedy, że tak powiem, cała taka logistyka, cały ten natłok domowych obowiązków spada na nią. I tak jak teraz się patrzę z perspektywy czasu, wykonuje te swoje wszystkie obowiązki bardzo dobrze, wzorowo. Radzi sobie z tym, przede wszystkim nie narzeka, nie marudzi, a dla mnie to jest na tyle istotne, bo wtedy ja mam czystą głowę i wtedy nie myślę, co jest w domu, będąc gdzieś indziej. Jak pan był na tych misjach? Miał pan możliwość rozmawiania z żoną, kontaktowania się? Czy to było tylko komórkowe, czy na wizji, przez internet? Jak to tak? Znaczy akurat jak ja byłem na misjach, to jeszcze ten internet, że tak powiem, raczkował. Bardzo były słabe łącza internetowe i nie było można tam zobaczyć twarzy. Jeżeli się tam jakimś cudem udało przez Skype'a, to ta twarz też była z dużymi pikselami. Ale generalnie można było, jak byłem w Afganistanie, można było tam 4 minuty dziennie na telefon komórkowy lub 10 minut dziennie na telefon stacjonarny, zamówić sobie rozmowę do domu. Więc myślę, że to był czas wystarczający, żeby powiedzieć tej najbliższej rodzinie. Wystarczy powiedzieć było dzień dobry i już ta druga osoba wiedziała, że jest wszystko w porządku. I też ja wiedziałem, że nic się nie dzieje w domu. Jeżeli coś tam się działo, no to wiadomo, że też to były jakieś 4 minuty. Wcale nie jest mało, żeby na szybko coś sobie wyjaśnić. A jeszcze tak, niech pan mi dopowie. Czy pan miał jakieś takie nietypowe zdarzenie, które utkwiło panu w głowie, które akurat... powiem tak szczerze, z niechęcią pan wraca, ale też chciałbym takie jakieś zdarzenie, które pan miło wspomina, że akurat tak, to była taka fajna po prostu jakieś zdarzenie, które mnie doświadczyło, ale pozytywnie. Znaczy takie zdarzenia
które mówię, powiedzmy czasami na zdjęciach, jak się na nie patrzę i lubię do nich wracać i tam też pokazuję swoim dzieciom, to są wszystkie takie jakieś konwoje humanitarne, w których uczestniczyłem jako zabezpieczenie tych konwoi i przychodziły tam dzieci i dzieciom były rozdawane różne rzeczy, powiedzmy tam jakieś maskotki, zeszyty, jakieś piłeczki i jedzenie i jak te dzieci były zadowolone. I zawsze im pokazuję swoim dzieciom, widzicie, że tam jest troszeczkę inaczej, że tam nie ma, że mama zrobi kanapkę, mama wszystko, czy tam tata pod nos podsunie, a wy tylko macie obowiązek zjeść. I właśnie ta radość tych dzieci z takich najdrobniejszych rzeczy, powiedzmy, nie wiem, z jakiegoś tam no malutkiej, najdrobniejszej rzeczy, gdzie w Polsce nasze dzieci nawet by na to nie spojrzały, a te dzieci się cieszą, przytulają i są mega wdzięczne, że one w ogóle cokolwiek od kogokolwiek dostały. A jeszcze takie mam pytanie. Wybrał pan naszą szkołę, Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa. Jak to się ma do zawodu, który pan wykonuje? I czy jest pan w stanie pogodzić właśnie doświadczenie z tym, co spotyka pan się na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa? Dlatego wybrałem Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa, ponieważ przedmioty, które są tutaj oferowane, one się idealnie pokrywają z moimi obowiązkami na zajmowanym stanowisku. Czyli ja też tutaj działam w sektorze bezpieczeństwa, tylko na rzecz danej jednostki wojskowej. Czyli to było pana też celowe wybranie tej szkoły, po to, żeby pan mógł jeszcze swoje doświadczenie, które pan zdobył jako żołnierz, jako na tych misjach, jeszcze teraz w tej chwili teorię powiększyć swoją wiedzę. Dokładnie, żeby poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i też zobaczyć, powiedzmy, spojrzenie książkowe na to, co ja się nauczyłem kiedyś w praktyce, żeby to wszystko połączyć. Czyli akurat jest pan, jak można powiedzieć, spełniony w tym zakresie i pan akurat potrafi tą właśnie praktykę pogodzić z teorią. Zgadza się. I to jest dla pana takie odpowiednie. To było moim priorytetem, żeby wybrać akurat tą uczelnię. Dziękuję, panie Dariuszu. Dziękuję. Szanowni państwo, zapraszamy was, żebyście polubili naszą stronę. Jak zwykle łapka do góry. Dziękuję. Śledź nas na www.wsb.net.pl.